Program dzisiejszego koncertu był dość różnorodny. Zaczęło się Karlem Filipem Emanuelem Bachem, czyli drugim synem wielkiego lipskiego kantora. Sonata G-moll, utwór stylu galant, zwiewny, lekki, popisowy. Później Nina zagrała dwa tańce z sonaty Edur Jana Sebastiana. No i przeszliśmy do dalszej części koncertu, gdzie można było usłyszeć m.in. utwory i Dworzaka, i Brahmsa, i Chopina, i również muzykę troszkę może bardziej przystępną, typu Łabędzia Camilla Saint-Saënsa, czy Tango Poruna Cabeza. Muzyka kameralna to jest w przeważającej większości instrument klawiszony plus instrument solowy. No tutaj mieliśmy skrzypce, fortepian, czyli no, przynajmniej 200-300 lat literatury muzycznej, gdzie twórcy komponowali dzieła na ten skład. Jest to o tyle proste, że nie zawsze, czy historycznie, czy obecnie, prawda, dysponujemy dużym aparatem wykonawczym typu chór, orkiestra, więc kompozytorzy radzili sobie jak mogli, pisząc również na mniejsze składy, a to jest najbardziej przystępny i najbardziej powszechny skład, czyli solista i instrument akompaniujący. Ja bardzo lubię akompaniować, nie zawsze jest sposobność grać solowo, ale to być może przez większość muzyków jest to niedoceniane, bo często uważa się, że akompaniatorami, muzykami, którzy towarzyszą solistom, są ludzie, którym nie idzie kariera solowa. Natomiast tworzenie akompaniamentu jest o tyle trudne, że no, nie można kreować swojej wypowiedzi zupełnie. Człowiek nie jest oderwany od rzeczywistości tej muzycznej, tylko musi podążać za solistą. Czyli to jest o tyle trudniejsze, że trzeba się dostosować do kogoś. Trzeba tą osobę czuć, rozumieć i wtedy to się zazębia, wtedy jest ciekawie i wtedy jest przekonująco dla słuchaczy. Słuchacze patrzą często przez pryzmat tych książkowych not biograficznych. Patrzą na kompozytora poprzez jego dzieło. A to byli normalni, bardzo ciekawi, interesujący ludzie, którzy tak samo jak my przeżywali różne swoje dramaty i radości życiowe. Powiedziałem właśnie o Chopinie, że zachował się wpis Kamila Norwida o tym, że było nudno na pewnym spotkaniu towarzyskim, a gdy Chopin wypił trochę wina, improwizował do rana i to było bardzo... i wieczór, ożywił wieczór. Skąd czerpię? No, jest bardzo dużo publikacji, to są też biografie, to są różne aforyzmy, anegdoty publikowane. No, chciałbym pokazać publiczności tych ludzi jako zwykłych, takich rzeczywistych ludzi z krwi i kości. Bo myślę, że to bardziej przemawia, że ten Bach też był człowiekiem, też cierpiał, też się cieszył, a pomimo tego, że był zwykłym człowiekiem, tworzył niezwykłe dzieła. I myślę, że to też przybliża. Więcej w pamięci zostanie, myślę, słuchaczy, jeżeli oni będą mogli posłuchać Poloneza Ogińskiego czy Walca, wiedząc, że on również był dyplomatą, że działał na rzecz króla Stanisława Augusta. No, to są bardzo takie różne ciekawostki, które wgryzają się w tę twórczość, że ta twórczość nie była zawieszona w próżni. Oni nie siedzieli od 8 do 8 i nie tworzyli, tylko żeby przekonująco tworzyć, żeby te dzieła były ciekawe, no oni sami musieli mieć ciekawe życia. I rzeczywiście większość z nich była naprawdę, prowadziła bujne i życie i towarzyskie, często rodzinne. No, tak jak wiemy, Bach miał 20 dzieci. Brahms, tak jak mówiłem, wychodząc z karczmy, zawsze mówił, że jeżeli kogoś nie zdążył obrazić, to obiecuje, że zrobi to następnym razem. Tak, bo dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, że te koncerty to jest taka sztywna formuła, salonowa właśnie, siedzimy, bijemy brawo, wychodzimy. A to jest wymysł dopiero drugiej połowy XX wieku. Wcześniej publiczność reagowała żywiołowo, gwizdała, wiwatowała, można było czymś oberwać, jak się grało niedobrze. Ja myślę, że część tej naturalności, jeśli chodzi o emocje publiczności, warto przywrócić na salę koncertową. Thank you.